Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tu rozpoczynamy od KGHM-u. KGHM po wykonaniu, na co zwracałem uwagę, korekty 1 do 1. Dla mnie jest to wyraźny obraz korekty pędzącej 1 do 1. Po pierwsze, ta równość to jest jeden element, ale po drugie, to jest układ, gdzie pomiędzy tymi jak gdyby dwoma spadkami mamy wyraźne A, B, C. Tutaj nie ma impulsu, tu jest według mnie wyraźna trójka. Jak wiemy, w korektach A, B, C fala B zawsze jest trójką i tutaj według mnie mamy do czynienia A, B, C, czyli korekta pędząca, a to pokazuje siłę tego rynku i wskazuje na to, że będzie atakowany poziom 100 zł. No i tak też się od pewnego momentu dzieje. Pin bar na dole, na strefie, no wszystko pięknie technicznie, naprawdę nic, tylko brać i grać i patrzeć jak, że tak powiem, no zyski te na razie papierowe, bo zawsze dopóki nie są zrealizowane, to są papierowe, ale rosną. Tak jak powiedziałem, w tej perspektywie idziemy na 100 zł, spójrmy zatem na wykres KGHM-u. No i tutaj jeżeli dostrzeżemy, to widzimy na poziomie strefę tutaj tych 100, 100, 105 zł, mamy tą silną strefę, do której już raz doszliśmy i teraz będziemy atakować moim zdaniem jej nazwijmy szerokość, jej przestrzeń. No w przypadku, jeżeli nie uda się, no to możliwy jest zwrot i pytanie, co dalej będzie robione, bo w tym układzie mamy tutaj na razie po spadkach takie coś, no jakby A, B i tu jesteśmy w jakiejś C, ale być może mamy pierwszą, drugą i tu jesteśmy w trzeciej, która dopiero jest w fazie trzeciej fali, w związku z tym dopóty nie wybijemy jakichś istotnych wsparć, szukamy tylko okazji, dobrych okazji do kupna, oczywiście po jakiejś przecenie, po korekcie nie wsiadamy do biegnącego, jadącego pociągu, do pędzącego pociągu, bo to nigdy również nie jest korzystne dla naszego zdrowia psychicznego. Dlatego czekamy sobie teraz spokojnie, no kto nie wykorzystał momentu tutaj 1 do 1, no musi tak naprawdę teraz poczekać, zanim zostanie wybita ta strefa i ewentualny retest tej strefy byłby też wskazaniem na zajęciem pozycji. My jesteśmy w tych pozycjach na KGHM zgodnie z naszą analizą już od dłuższego czasu, jedziemy tam gdzieś mniej więcej od poziomu 60 zł, a więc już jesteśmy coraz bliżej tego, aby za chwilę, być może, no nie za chwilę, ale za jakiś czas cieszyć się czymś więcej niż kilkadziesiąt procent, a po prostu wejść na poziom około 100% zysku. No byłoby to możliwe właśnie, gdyby doszło do wybicia tej strefy, a przypomnę tylko, że jeżeli wybilibyśmy tą strefę, no to raczej w tym momencie należałoby się spodziewać ruchu pod poziom około 130 zł. Na tę chwilę w ujęciu zarówno tym dziennym, jak i nazwijmy takim tygodniowym, jak widzimy, strefa 90 zł, a potem 80, to są te najważniejsze strefy wsparcia na najbliższy okres. Kolejna spółka to PKN, która również postępuje zgodnie z analizą, jaką przedstawiliśmy i zgodnie z momentem wejścia, czyli pamiętamy, kupowaliśmy po około 64 zł, dzisiaj jesteśmy na poziomie 90, a więc zbliżamy się już do 50% zysku, o czym już pisałem nawet w analizie w takim małym, krótkim artykule przed nowym rokiem, ale co nam dla nas jest najistotniejsze w tym momencie tutaj z perspektywy dziennej? No z perspektywy dziennej mamy kontynuację całego trendu tego ruchu wzrostowego. Jak widzimy, mamy tutaj układ tych mniejszych korek, a więc patrząc na ten ostatni ruch, można by się było tutaj doliczyć pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta fala. W związku z tym, no istnieje ryzyko powstania jakiejś nieco większej korekty odpowiednika tych tutaj spadków w tym rodzaju. Ale dla takiego układu, no bardzo istotnym tutaj teraz będzie tak. Po pierwsze, w tym mniejszym wydaniu, pierwsze wsparcie to poziom tutaj oczywiście tego poprzedniego szczytu impulsu, czyli tutaj gdzieś rejon około 88-87 zł. No jeżeli ten układ, ten poziom by został wybity, no to mamy tutaj kolejną strefę w tym układzie dziennym na poziomie około 83 zł, no, która mogłaby powstrzymać. No kolejna strefa, jak widzimy, 80 zł. Natomiast przejdźmy teraz do wykresu tygodniowego, aby zobaczyć, jak jest na wykresie tygodniowym. Na wykresie tygodniowym widzimy, że doszło do wybicia tego szczytu, oczywiście, to widać wyraźnie. I tu mieliśmy już mały retest. Jednak myślę, że ta świeca pokazuje, że
po tym elemencie, no możemy znowu, bo tu dostrzeżemy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tu nam się jak gdyby to potwierdza, czyli po tym jakimś ruchu mamy tutaj jakiś impuls, korekta. Teraz impuls składający się z tych pięciu fal możliwe, być może przyszedł czas na korektę. Korektę jeszcze raz ponownego przetestowania tutaj tego szczytu, czy też nawet w jakichś porywach górnego ograniczenia tego kanału, z którego nazwijmy to się wybiliśmy, bo przypomnę, gdybyśmy chcieli w tej chwili tutaj zrobić jeszcze jeden ruch po tym szczycie. Już, momencik. No, dalej. O, widzimy, że jesteśmy w okolicach. Ja tu może zrobię nawet ten sam kolor, żeby było wiadomo, o co chodzi. O, jesteśmy, doszliśmy tutaj do jak gdyby kolejnego górnego ograniczenia kanału. Jeżeli pod uwagę weźmiemy, że do tej linii poprowadzonej po dołkach przeprowadzimy linię równoległą po tym tutaj szczycie. I tak naprawdę to jeszcze, o, gdybyśmy tak chcieli, o, bo tutaj możemy, o, widzimy. Też pasuje tutaj do tego szczytu. Czyli tu są te nazwijmy poziomy, gdzie no rynek, próbuje, znaczy się doszedł i no i powstaje jakiś opór, w związku z tym, no zobaczymy jaka będzie reakcja. Tym niemniej, tak jak powiedziałem, teraz ta strefa na 85 jest tutaj istotnym elementem, no i natomiast i potem następnie tutaj ta linia, czyli gdzieś rejony 80, ale zarówno w krótkim, jak i w długim, znaczy może w długim, no i w długim oczywiście też, bo mamy nowy szczyt, czyli jeżeli będziemy to bardzo długim, ale zarówno i w krótkim, i w średnim terminie jesteśmy w trendzie wzrostowym i na tę chwilę nie mamy żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że ten trend wzrostowy dobiega końca. No i kolejne spółki to spółki finansowe, PZU. PZU po wybiciu strefy oporu, piękny ruch do góry. No i teraz tak, dojście do kolejnych stref, bo po drodze mamy przecież kilka stref. Tutaj ta strefa została wybita, ale rynek wrócił pod nią. To moim zdaniem oznacza, że być może jakaś większa troszeczkę korekta na tym rynku PZU. No i tutaj oczekiwałbym zejścia do poziomów około, moim zdaniem, no, może być tutaj ta strefa o 32,5, ale moim zdaniem bardziej w okolice 31,5, czy nawet 31 równe, gdzie mamy strefę wynikającą tutaj z tego impulsu wzrostowego. Czyli jest tutaj moim zdaniem duże prawdopodobieństwo jakiegoś ukształtowania się korekty, większej korekty pędzącej. A to oznacza, że w tych najbliższych dniach możemy mieć tutaj do czynienia z jakimś ewentualnym spadkiem, ale tak naprawdę dopóki nie rynek nie pokona 31 zł i potem ewentualnie ruch wzrostowy nie byłby tym, który wyjdzie na nowe szczyty, no to i tak jeszcze mamy tutaj poziom 30 zł 50 groszy i dopóki ten poziom istnieje, dopóty mamy tutaj jakiś ruch wzrostowy, który przypomnę tylko w tym szerszym znaczeniu i to może pokażę na wykresie tygodniowym, wybił wyraźnie overbalance, wybił tutaj ten pierwszy, tutaj taka w tym całym spadku największa korekta, jaka miała miejsce, ona została wybita, a więc rynek musi podążać tutaj w okolice około 37 zł, 36 musi, no powinien podążać w każdym bądź razie i tutaj jak widzimy napotyka teraz, dochodzi do tych stref i tutaj może wystąpić reakcja, która no, nie powinna zejść poniżej 31 zł, jeżeli ten ruch ma być kontynuowany, a więc wejście, wchodzenie teraz w PZU oczywiście to jest za późna historia, tak? No, może tak już day tradingowo, ale tak powiedzmy na jakieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt sesji. To jest oczywiście za późno w tej chwili i spokojnie należy wyczekać na odpowiednią korektę, ale tak jak powiedziałem, mamy tutaj duże prawdopodobieństwo zmiany kierunku i to w tym całym układzie tego spadku z 2015 roku.
No, kolejna spółka to PKO SA, które długo, długo nie chciało nic zrobić. Wreszcie wyszedł ten ruch gwałtowny, wybiliśmy tutaj taką linię trendu, jak gdyby tego spadku ostatniego, no nie wiem jak to określić, ona została przetestowana i rynek teraz doszedł do strefy oporu, No, nastąpiła reakcja, ale jak już wspominałem, reakcja jest czymś naturalnym. Ważnym jest, że w tym momencie, w tym całym ostatnim tutaj, nazwijmy, ruchu spadkowym, musielibyśmy wziąć pod uwagę tak naprawdę, o, tutaj specjalnie zostawiłem sobie, nie rysowałem prędzej, ten układ, tutaj ta, jakby nie było, korekta, bo tutaj dołek i poszedł jakiś ruch i było odbicie i tutaj minimalnie został naruszony ten dołek, a więc powstał nowy dołek. W związku z tym spójrzmy, jak tu postaram się, bo coś mi myszka ostatnio zaczęła dzisiaj fiksować. O, udało mi się chwycić. Proszę. Jak widzimy, no tu do tej strefy na poziomie 100, jak idealnie pasuje strefa, chciałoby się powiedzieć, no, szyta na miarę. Mamy tylko jakiś ruch korekcyjny. Tutaj nie mamy się jeszcze w tej dłuższej nieco perspektywie pocieszyć czymś dokładniejszym, ale w perspektywie dziennej, tak jak mówiłem, mamy tutaj w tym ostatnim ruchu spadkowym wybite, doszliśmy teraz do poziomu szczytu, tu jest reakcja, nic nam się jeszcze nie utworzyło i nie należy tutaj od razu panikować, natomiast wyznacznikiem będzie to, jak zachowa się rynek, gdy ewentualnie dojdzie właśnie w okolice 125 zł. To jest poziom, którego tak naprawdę no raczej nie powinna cena przebić przy spadku ewentualnym, aby móc myśleć o dalszym ruchu w górę. Jak wygląda to na wykresie tygodniowym? Na wykresie tygodniowym, jak widzimy, dojście do strefy, reakcja podażowa, czyli tak jak mówiłem, w tym ujęciu tygodniowym, czyli w średnim, dłuższym terminie, te wzrosty, które mamy do tej pory na akcjach PKO SA, no nie są niczym, co mogłoby zwiastować, że ten cały potencjał spadkowy został już wyczerpany i dochodzi do zmiany kierunku. No i ostatnia to jest PKO BP. No i tu PKO BP, jak widzimy, po konsolidacji, która miała miejsce, został ruch wybity, a więc dalej wzrost zostaje kontynuowany. Tym niemniej warto zwrócić uwagę, pojawiła się tutaj charakterystyczna taki układ, no tak jak na indeksie można powiedzieć, tak, ale tutaj bardziej by było do oceny jako harami takie jednokolorowe. No i będziemy teraz czekali na wybicie minimum bądź maksimum tej formacji. W przypadku, kiedy doszłoby do złamania, do załamania się ceny i wejścia w fazę ruchu spadkowego, no możemy spodziewać się zejścia nawet do poziomu około 28 zł, który powinien co najmniej za pierwszym razem zadziałać jako barykada antypodażowa czy popytowa i cena powinna od niej odbić. Pytanie, czy w ogóle taki ruch spadkowy będzie miał miejsce, bo on oczywiście może mieć i spójrzmy tu na perspektywę średnio i długoterminową. My mówimy tutaj o momencie, kiedy doszło do wybicia ostatniej korekty, największej korekty w całym ruchu spadkowym, doszło do wybicia overbalansu, doszło do wybicia układu podwójnego dołka w średnim terminie, w średnim i długim terminie, na wykresie tygodniowym. Silna, biała świeca i jednoznacznie wybijająca ten trend, w związku z tym tu myślę, że jest spora szansa na to, aby ruch ten był kontynuowany. W przypadku akcji PKO BP moim zdaniem nie powinno to być mniej niż, oczywiście nie mówię to w perspektywie tygodnia dwóch, ale docelowo, zanim wejdziemy w ewentualne jakieś długie ruchy spadkowe, jeżeli takowe w ogóle będą miały mieć miejsce, to myślę, że rynek powinien podążać w kierunku 36 zł.
Oczywiście po drodze kolejna strefa oporu, do której już się na tyle zbliżyliśmy, że może tu się wywołać jakaś reakcja, tym bardziej, że no, nie było takiego żadnego właściwie retestu po wybiciu, bo tu mieliśmy cały czas konsolidację na wykresie dziennym na tej strefie, na tej linii szyi, jak gdyby nazwijmy podwójnego, na która jak widzimy była silną strefą oporu. No i potem jedna świeca właściwie to załatwiła, w związku z tym w tej chwili nie mieliśmy retestu ani na wykresie dziennym, a tym bardziej na tygodniowym i taki retest jest możliwy, bo często strefy są retestowane. Tym niemniej jednak myślę, że to jest wskazanie na to, że rynek mimo ukazania się tej, będzie podążał gdzieś w okolice co najmniej 30-36 zł, a widziałbym nawet ten ruch, możliwość przekroczenia tutaj do poziomu około 37 zł, to naprawdę na spokojno powinno to mieć miejsce. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w perspektywie tam kolejnych kilkunastu tygodni. Ale to jest akcja, która pokazuje, że w indeksie WIG, tak jak PKO, tak jak KGHM, tak jak PKN, tak jak PKO BP, nie ma żadnych sygnałów co do tego zmiany, a jeżeli takowe nawet by się pojawiły, to na razie należałoby je rozpatrywać tylko w terminach krótkich, kilkudniowych. Natomiast w tych średnich terminach dochodzi już do zmian kierunków i to takich no, niewątpliwych, jasnych, definitywnych, że tak powiemy, wskazaniach. No może nie definitywnych w tym sensie, że jednoznacznie to oznaczających, ale o wybicie overbalansu, wybicie szczytu ostatnich korekt, to są elementy, które wskazują na to, że rynek wszedł co najmniej w fazę jakiejś większej korekty. I teraz znowu doszliśmy na indeksie WIG20, jak przypomnę, na indeksach, do tego poziomu 2000 punktów, który zdaje się być poziomem nie do przebicia z perspektywy, że tak powiem, jednolitego ruchu, jaki mamy w tej chwili miejsce, że wydaje się, że bez korekty nie uda się go przebić, ale to się tylko tak wydaje i wcale nie musi się urealnić. W związku z tym łapanie tutaj no, może być mieć miejsce, ale też żeby łapać tutaj S, to muszą się pojawić też jakieś sygnały, chociażby w ujęciu dziennym, a tutaj na razie nic. I patrząc na te spółki, myślę, że należałoby patrzeć w perspektywie średniej i długoterminowej jeszcze na razie dla mnie pozytywniej niż negatywnie. To tyle jeśli chodzi o spółki, bo chyba te 5 top 5 omówiliśmy bez problemu.